Bo jutro już wyjeżdżamy niestety. No nie wiem, no nie wiem. No moich czasów tak nie było, no a teraz tak jest. Na naszej rekolekcji przez to, że przynieśliśmy gałęzie na wieczór. Dobra, idzie. Możesz powiedzieć najpierw, kim jesteś. Nazywam się ksiądz Paweł Korbin. Tak, super. I jesteś w tej wspólnocie, to jest mój moderator. Jestem moderatorem we wspólnocie postakademickiej Ruchu Światło Życie w Duszpasterstwie Świętej Anny. I to właśnie ksiądz Paweł wymyślił temat naszej oazy modlitwy, czyli tej książeczce o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Akempis. No i skąd taki pomysł? Czemu? Pomysł taki, ponieważ czytanie, lektura duchowa to jest świetna sprawa, dobra praktyka ascetyczna. Pamiętam z rozrzewnieniem z mojego seminarium, jak się zaczytywałem w różnego rodzaju książeczkach pobożnych. One rzeczywiście budowały moją wiarę, a ta szczególnie uczy jakiejś ascezy, z którą mamy problem w naszych czasach. No to widać po mnie, prawda? Płcik. Tak. Kochany. Zgadza się. I na Wielki Post to w ogóle bardzo dobrze spasowaliśmy, bo to nie było planowane, nie? Pod Wielki Post. Nie, ale to nie nam było planowane. Tak wyszło po prostu. A poza tym chciałem rzeczywiście, żebyśmy sięgnęli do takiej literatury duchowej, bym powiedział klasycznej, bo dzisiaj z wielu takich różnych korzystamy duchowości, nie zawsze sprawdzonych, a ta jest rzeczywiście sprawdzona przez wieki. Wielu świętych wychowało się na tej książce. No i super. Dzięki. No i dzięki. Ksiądz Paweł jest w kurtce, bo jadą jeszcze na wycieczkę. NASA, bo jak zabierali mnie z Marsa, to dali mi akurat taką bluzę. Zaczynamy ostatni dzień na kolekcji, niedziela, a dzisiaj niedziela palmowa. To są cuda, które stworzyliśmy sobie wczoraj wieczorem na liturgię i zaraz właśnie idziemy na mszę. No i super, bo przeżywamy niedzielę palmową, chyba każdy z kolei pierwszy raz, może ostatni w życiu, tak w takim tylko swoim gronie. Także strasznie to doceniam, to jest strasznie fajne, teraz wam pokażę. Cześć, ostatni raz. Słuchajcie, właśnie zaraz idę na obiad. Tam się już część ludzi gromadzi i będziemy wyjeżdżać, będziemy wracali. Dzisiaj, niedziela palmowa zupełnie fajna, wyjątkowa. Ja się nawet mówię, że przebrałam za palmę, bo sukienka jest jakaś taka pstrokata rzeczywiście.
I co? No, chciałam powiedzieć takich parę słów podsumowania. Być może jeszcze coś wrzucimy z drogi. No bo tym razem mamy nadzieję, że ten McDonald's się trafi jednak w drodze powrotnej. No, ale chciałam powiedzieć, że nie chcę mi się wyjeżdżać, naprawdę. Bardzo dobrze mi tu było z moją wspólnotą i no, wspaniały czas, rzeczywiście świetny, dużo, bardzo dużo rzeczy mówiliśmy takich ciekawych duchowo. Dużo mi dało do myślenia, no wiele, wiele rzeczy dało mi dużo do myślenia. Jeszcze jedną się tylko podzielę tak na koniec, tym, że ksiądz Paweł mówił konferencję wczoraj i na tej konferencji powiedział też trochę o ascezie, o tym między innymi, że asceza no, dotyczy ludzi, no bo ludzie no, żyją ascetycznie, chodzą na siłownię, dbają o dietę i mnóstwo innych rzeczy robią, ale chyba głównie po to, żeby od strony cielesnej o siebie zadbać. I że to tak naprawdę nie jest asceza, tylko że asceza to jest coś innego, żeby te wyrzeczenia jakieś też no, podejmować no, ze względu na Pana Jezusa, ze względu na swoje dobro duchowe. I to jest coś takiego, co mi jeszcze zostaje między innymi z tej oazy modlitwy. I druga rzecz, która mi zostaje, to jest takie wzruszenie moją wspólnotą, taką troską, postawą, no mniej tym, co co mówimy do siebie, tylko bardziej postawą, bardziej postępowaniem i tą miłością, jaką sobie okazują. Jaką sobie okazujemy, no też się stanie. Ale naprawdę, no ci ludzie są tacy dani od Boga. Dani od Boga i no nie chcę im tutaj może jakoś strasznie kalić, bo pewnie będą oglądać, ale naprawdę bardzo widzę w nich działanie Pana Boga i bardzo jestem wdzięczna za każdego z nich. Wiecie, no nasz ksiądz, no to jest taki gość, który ja życzę każdemu. Ja myślę sobie, że jakby ludzie takie mieli doświadczenia, jakie można mieć z Pawłem, to no to by kościoły były też pełne, bo po prostu przy takich ludziach się chce być, chce przebywać i naprawdę, naprawdę widać w nich tą miłość do Pana Boga i to, że oni też tego Pana Boga znajdują wokół siebie i naprawdę z uśmiechem, z takim prawdziwym entuzjazmem, mimo zmęczenia, mimo czasami jakiegoś zniechęcenia, trudu, ale służą, podejmują tą służbę i to nie jest, no to brzmi trochę szumnie, ale to nie chodzi o jakieś rzeczy wyjątkowe, szczególne, specjalne, tylko o taką codzienność. O taką codzienność, którą no właśnie bardziej widać na takich wyjazdach niż gdzieś tam w duszpasterstwie czy na parafii. No i to jest coś, czym się chciałam podzielić, bo też ten vlog kręciliśmy no, z takim celem, żeby pokazać, jak taki wyjazd i takie życie we wspólnocie może wyglądać. Gadam, idę już. Tak, zawołamy nagle. I jakie takie życie może wyglądać i że no, żeby też no, pokazać, że jest wspaniałe, że naprawdę wspólnota to jest dar od Boga.